Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewelina Szczech-Pietkiewicz, jestem profesorką w Szkole Głównej Handlowej i witam Państwa w serii wystąpień pod tytułem Zamknięty obieg dla otwartej firmy. Ta seria wystąpień jest efektem projektu, który finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej pod tytułem Social Dialogue in Circular Economy. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ESF+. Projekt nazywa się Dialog Społeczny w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym. W wystąpieniach przytoczymy wyniki badania, które zrealizowane zostało w ramach tego projektu. Projekt jest prowadzony przez pracodawców RP, a ja jestem jego koordynatorką. Celem projektu jest wskazanie, w jaki sposób i jak istotne są kwestie dialogu społecznego w tworzeniu wiedzy, w tworzeniu kwalifikacji w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego dla przedsiębiorstw. Projekt rozpoczął się fazą badawczą, w której to fazie przeprowadziliśmy dużą ankietę na grupie ponad 1000 przedsiębiorstw z całej Polski, w której to przedsiębiorcy mogli przedstawić swoje zdanie na temat tego, co stanowi największe wyzwanie, jeśli chodzi o wdrażanie celów gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce. Celem projektu jest stworzenie ram dla wymiany praktyk, dla wymiany najlepszych podejść, najlepszych modeli, jeśli chodzi o gospodarkę obiegu zamkniętego. Chcemy też stworzyć potencjał do tego, żeby gospodarka obiegu zamkniętego zaczęła faktycznie działać jako wdrażany model, wdrażana metoda rozwoju przedsiębiorstwa w celu przybliżania się do tych wytycznych, które wskazują nam zarówno Europejski Zielony Ład, jak i cele zrównoważonego rozwoju ONZ-u. W ramach projektu będą opracowane wytyczne i najlepsze praktyki. Mają one posłużyć polskim przedsiębiorcom do skutecznej transformacji w kierunku obiegu zamkniętego. Natomiast bardzo istotnym elementem tego projektu jest też to, że biorą w nim udział przedsiębiorcy, którzy mogą zgłaszać też swoje potrzeby, czy też swoje oczekiwania, jeśli chodzi o to, w jaki sposób obieg zamknięty jest wdrażany na poziomie przedsiębiorstw. W związku z tym przeprowadziliśmy w ramach tego projektu trzy warsztaty. W pierwszym warsztacie zajmowaliśmy się rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, czyli takim podejściem do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju, w którym producenci ponoszą znaczną odpowiedzialność, zarówno fizyczną, jak i finansową, za przetwarzanie bądź też utylizację produktów po okresie ich konsumpcji. Przypisanie takiej odpowiedzialności producentom ma ich zachęcić do uwzględniania kwestii środowiskowych przy projektowaniu swoich produktów, co leży u podstaw, jest jednym z fundamentów gospodarki obiegu zamkniętego. Chodzi o to, aby już od momentu projektowania produktu bądź też usługi wziąć pod uwagę fakt, aby ten produkt bądź ta usługa funkcjonowały później na rynku możliwie długo i w możliwie dobrej jakości. Zatem etap projektowania wydaje się tutaj najistotniejszy, ponieważ od niego zależy, czy produkt następnie będzie na przykład naprawialny, albo czy będzie można go wykorzystać w inny sposób po okresie jego pierwotnej konsumpcji i po wykorzystaniu tej pierwotnej funkcji, do której został stworzony. Zatem rozszerzona odpowiedzialność producenta jest jednym z elementów takiego procesu. Chodzi o ograniczenie ilości odpadów, ale chodzi też o to, aby ciężar finansowy został przeniesiony w inne miejsce cyklu życia produktu, czyli koszty gospodarki odpadami są przenoszone z podatników i samorządów na bardziej na producentów i konsumentów produktu.
Rozszerzona odpowiedzialność producenta oczywiście zachęca do wydłużenia żywotności produktu. Interes producenta w przypadku wdrożenia rozszerzonej odpowiedzialności nie leży już tylko w tym, żeby maksymalizować swój przychód przez powtarzalność zakupów, przez powtarzalność konsumpcji, a raczej leży w tym, aby konsumpcja była możliwie wydłużona, i interes producenta leży w tym, aby możliwie wydłużyć żywotność produktu, jeśli nie w jego podstawowej funkcjonalności, to w inny sposób funkcjonowania na rynku. Unia Europejska jest liderem wdrażania rozszerzonej odpowiedzialności producenta i istnieje szereg rozwiązań prawnych na poziomie wspólnotowym, które mają na celu wprowadzenie tej zmiany. Jeśli chodzi o kluczowe przepisy z poziomu wspólnotowego, które dotyczą rozszerzonej odpowiedzialności producenta, to są to choćby do przykładu dyrektywa ramowa w sprawie odpadów, czy dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. To, co jest istotne, jeśli chodzi o rozszerzoną odpowiedzialność producenta w systemie polskim, to fakt, że w styczniu 2023 roku system ten nadal nie został wdrożony w Polsce. My w projekcie Dialog społeczny w gospodarce obiegu zamkniętego, realizowanym przez pracodawców RP, zapytaliśmy przedsiębiorców o ich zdanie dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności. Ponad połowa przedsiębiorców uważa, że najkorzystniejszy jest taki system rozszerzonej odpowiedzialności, który generuje jak najmniejsze koszty dla przedsiębiorców, co nie jest oczywiście zaskakujące, jest zgodne z intuicją, ponieważ przedsiębiorcy i słusznie działają tak, aby maksymalizować swój zysk. To, co wydaje się bardzo istotne w wypowiedziach przedsiębiorców w odniesieniu do rozszerzonej odpowiedzialności producentów, to jest to, że spodziewają się oni pewnych problemów operacyjnych, natomiast w większości uważają, iż największą barierą, największym wrogiem rozszerzonej odpowiedzialności producenta jest brak regulacji w tej dziedzinie na poziomie krajowym w Polsce. Tak jak przy większości innych zagadnień, największym wrogiem przedsiębiorczości jest brak stabilizacji i brak zrozumiałego systemu. Ten niepokój budzą przewidywane koszty wprowadzenia systemu, no i oczywiście brak jasności w kwestii wymaganej sprawozdawczości. Niepokój przedsiębiorców budzą przewidywane koszty, czy też oczekiwane koszty. Natomiast w przypadku gospodarki obiegu zamkniętego warto pamiętać o tym, że może to być czynnik, który zmniejsza koszty prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, chociażby przez to, że zmniejsza im koszty pozyskiwania zasobów i materiałów. Bardzo istotną korzyścią uzyskiwaną przez wdrażanie modeli obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwie, którą również można skwantyfikować i przedstawić w formie zmonetyzowanej, jest korzyść uzyskiwana przez bezpieczeństwo zasobowe. O tym, jak istotne jest bezpieczeństwo zasobowe dla prowadzenia działalności gospodarczej, przekonaliśmy się prawdopodobnie najbardziej jaskrawie w okresie lockdownów pandemicznych. Zatem zamykanie obiegu w ramach swojej firmy bądź w ramach firm współpracujących pozwala zwiększyć kontrolę nad tą dostępnością i minimalizuje to ryzyko zasobowe. Przedsiębiorcy pozytywnie wypowiadali się też o wprowadzeniu zachęt do wprowadzania na rynek opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia, a zatem jest to kolejna strategia z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego, która jest postrzegana przez przedsiębiorców jako pozytywna i jako taka, która może również im przynieść korzyść.
To, co istotne i podkreślane wielokrotnie przez przedsiębiorców w warsztatach, które z nimi prowadziliśmy, również w ankietach i wywiadach, to jasna komunikacja dotycząca kosztów wdrożenia systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Jeśli chodzi o ROP, to tak jak przy wszystkich innych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, niepewność jest największą przeszkodą, zatem jasna komunikacja dotycząca kosztów to jest ten element, którego przedsiębiorcy oczekują. Oczekują również możliwie szybkiego wprowadzenia systemu ROP, tak aby zakończyć ten etap niepewności, ten okres, w którym mogą się jedynie domyślać, jakie koszty będzie to generowało, czy też jakie zmiany operacyjne będzie to generowało w ich działalności. W badaniu ankietowym, które przeprowadziliśmy w ramach projektu, zapytaliśmy respondentów, przedsiębiorców o trzy kwestie. Zatem te pytania możemy podzielić sobie na trzy grupy tematyczne. Pierwsza to jest świadomość przedsiębiorców w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, możliwość wdrażania tego w swojej działalności. Druga grupa tematyczna i drugi blok pytań dotyczył działalności przedsiębiorców i ich możliwości wdrażania tych modeli. Natomiast trzecia grupa pytań dotyczyła wiedzy i wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego na poziomie całej gospodarki. Zatem mieliśmy też takie ujęcie makroekonomiczne, ale z punktu widzenia przedsiębiorców. Jeśli chodzi o wyniki badania w zakresie świadomości przedsiębiorców, to wykazały one, że prawie 2/3, bo 65% badanych przedsiębiorców spotkało się w ogóle z pojęciem gospodarki obiegu zamkniętego, a największą świadomość w tym zakresie mają firmy z branż związanych z obróbką opakowań, związanych z produkcją i obróbką papieru i szkła oraz szeroko rozumianej produkcji. Badanie, które przeprowadziliśmy pod koniec 2023 roku, pokazuje już nieco większą proporcję przedsiębiorców świadomych cyrkularności, świadomych w ogóle pojęcia gospodarki obiegu zamkniętego, bo są to prawie 2/3, czyli 65%. Nie jest zaskoczeniem, że najbardziej świadomi tego zagadnienia są producenci, są też przedsiębiorcy, którzy na co dzień mają związek z obróbką opakowań, z obróbką papieru i szkła, ponieważ to ich w pierwszej kolejności dotyczyć będą rozwiązania obowiązkowe związane z gospodarką obiegu zamkniętego, takie jak rozszerzona odpowiedzialność czy PPWR. Świadomość i wiedzę na temat gospodarki obiegu zamkniętego należy rozszerzać również dlatego, że dla większości przedsiębiorców, dla większości respondentów, i to w naszym badaniu, ale również w badaniach, które są prowadzone na grupach konsumentów, wynika, że gospodarka obiegu zamkniętego dla zdecydowanej większości producentów czy konsumentów kojarzy się z recyklingiem. Że gospodarka obiegu zamkniętego nie jest wyłącznie recyklingiem, prawdopodobnie powtarzamy na każdym spotkaniu, które dotyczy gospodarki obiegu zamkniętego, i jest to motyw przewodni pewnie każdej konferencji, każdego warsztatu czy każdego szkolenia, które zajmuje się cyrkularnością. Zatem to jest ten obszar, w którym zdecydowanie najbardziej warto tę świadomość podnosić, czyli świadomość dotyczącą tego, że poza recyklingiem gospodarka obiegu zamkniętego ma co najmniej kilka innych i to bardziej efektywnych strategii. Prawie 3/4 naszych respondentów stwierdziło, że jest skłonna budować świadomość konsumenta w kierunku wzrostu akceptacji społecznej, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje wrażliwe społecznie, takie jak na przykład spalarnie. Tak? Z innych ciekawych badań, które udało nam się uzyskać,
to jest również to, że 76% przedsiębiorców przyznaje, że otrzymuje zbyt mało wiedzy i zbyt mało informacji związanych z GOZ-em, również związanych z wyzwaniami przy wdrażaniu na poziomie operacyjnym GOZ-u. Ponownie buduje to wszystko obraz przedsiębiorców, którzy chętnie zaangażują się w tworzenie świadomości, ale też chętnie przyjmą każdą wiedzę dotyczącą gospodarki obiegu zamkniętego, zwłaszcza tę, która dotyczyć będzie ich działalności w sposób bezpośredni. 40% przedsiębiorców natomiast uważa, że to pracodawcy RP jest tym podmiotem, który powinien i może działać na rzecz wdrażania przyjaznego prawa, który służy rozwojowi gospodarki obiegu zamkniętego. Jeśli chodzi o działalność przedsiębiorców operacyjną i to, co nasi respondenci mówią na ten temat, to 44% przedsiębiorców powiedziało, że GOZ dotyczy ich głównie, jeśli chodzi o selektywną zbiórkę odpadów i selekcję materiałów. Natomiast przedsiębiorcy również, choć w mniejszej proporcji, mówili, iż GOZ dotyka ich działalności, dotyka ich przedsiębiorstw również w postaci opłat, na przykład opłaty produktowej i ewentualnych kar. Największymi wyzwaniami, jeśli chodzi o wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego, w ocenie przedsiębiorców są po pierwsze brak funduszy na dodatkowe inwestycje, tak twierdzi 1/4 przebadanych przedsiębiorców. 20% wskazuje na brak zachęt ze strony rządu do wdrażania modeli obiegu zamkniętego w swojej działalności, ale również 20% respondentów wskazało na brak wiedzy dotyczącej wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego w działalności przedsiębiorczej. Warto podkreślić, że to wyzwanie, które jest przede wszystkim wskazywane przez przedsiębiorców, czyli brak funduszy na dodatkowe inwestycje, również powinno znaleźć się w tym przekazie objętym przez dialog społeczny, czy też przez działania mające na celu podnoszenie wiedzy. Ze strategii, które mogą przyczyniać się do wdrażania rozwiązań cyrkularnych w przedsiębiorstwie, nie wszystkie bowiem wiążą się z dodatkowymi inwestycjami, czy z dodatkowymi kosztami po stronie przedsiębiorców. Co więcej, coraz większa ilość środków pomocowych, chociażby tych oferowanych przez PARP czy innych pochodzących z funduszy unijnych, kierowane jest właśnie na transformację przedsiębiorstw w kierunku cyrkularności, czyli na wdrażanie tych modeli, które są związane z obiegiem zamkniętym w przedsiębiorstwie lub też w grupie współpracujących przedsiębiorstw. Zgodnie z tym również 40% naszych respondentów stwierdziło, że oczekuje dofinansowania w zakresie GOZ. To jest 40% respondentów, natomiast proszę pamiętać, że te dofinansowania, które są już dostępne, są dostępne dla znacznie większej liczby czy też proporcji przedsiębiorstw. Z strategii, które przekazali nam respondenci przedsiębiorcy, dotyczących tego, w jaki sposób zwiększyć świadomość przedsiębiorców, jeśli chodzi o gospodarkę obiegu zamkniętego, to przedsiębiorcy pozytywnie wypowiadali się na temat dzielenia się praktykami, przekazywania zestawów najlepszych praktyk wykorzystanych już przez inne przedsiębiorstwa, czy też przez podobne przedsiębiorstwa na przykład w innych krajach. Z innych instrumentów, z których mogliby korzystać przedsiębiorcy, jeśli chodzi o podnoszenie swojej świadomości w zakresie obiegu zamkniętego, to są webinary,
podcasty takie jak ten na przykład. To są również szkolenia, których liczba na rynku zdecydowanie rośnie i stoimy na progu rozpoczęcia projektów z dużego programu finansowanego przez PARP, gdzie szkolenia będą właśnie podstawą i będą w dużym zakresie dostępne dla zainteresowanych przedsiębiorców. Pełne wyniki badania przeprowadzonego przez pracodawców RP w ramach projektu Dialog Społeczny w gospodarce obiegu zamkniętego możecie Państwo znaleźć na stronie pracodawców RP. Znajduje się tam raport z badania oraz informować tam będziemy o wszelkich innych działaniach, które są w ramach projektu podejmowane. Zachęcam zatem do wejścia na stronę pracodawców RP i zapoznanie się z materiałami, które tam będą się pojawiać.